Dziś to kanał Odomu Sprzęt, który myślę, że bardzo Wam się spodoba, bo mamy do czynienia z Dreamimowa E30 Ultra, czyli robotem sprzątającym, który prawdopodobnie jest teraz najbardziej opłacalnym sprzętem tego typu, jaki można dostać na rynku. No więc, żeby nie przedłużać, zacznijmy tę recenzję właśnie od ceny, bo wynosi ona 1699 zł. A z czym mamy do czynienia? Jest to robot sprzątający, który po pierwsze odkurza, po drugie mopuje i po trzecie, jak widzicie, ma stację dokującą, w której się opróżnia z tych wszystkich brudów wciągniętych przez odkurzacz i w której to stacji również czyszczą się mopy obrotowe, które są umieszczone na dole. Więc tak naprawdę sprzęt wszystko w jednym i często w recenzjach sprzętu tego typu pada takie hasło, że jak na tę cenę, to jest nieźle. No a tu właśnie powiem Wam, że trudno użyć takiego sformułowania, bo nawet nie odnosząc się do tej ceny, która jest naprawdę niska, i tak jest naprawdę nieźle. Gdyby ten sprzęt kosztował, nie wiem, 2,5 tysiąca złotych, czy nawet 3, no to też trudno byłoby się tu do czegoś przyczepić, bo naprawdę to, co jest tu zaimplementowane, jest zrobione bardzo dobrze, więc ta cena jest wręcz szokująco dobra. I pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście kupić robot Dreamimowa E30 Ultra, a naprawdę warto, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Robota możecie też dostać oczywiście w stacjonarnych sklepach. I zapytacie, co to w takim razie jest za producent? Czy to nie jest jakaś firma krzak? No bo widzicie tutaj napis MOWA. Być może jeszcze nie znacie tej marki, chociaż u nas na kanale już ona kilka razy gościła. Jest to po prostu tańsza, taka bardziej budżetowa, przyjazna portfelowi linia od Dreamy. No Dreamy z kolei możecie znać, no bo oni tworzą od lat tak naprawdę roboty sprzątające, już mają taką, myślę, ugruntowaną pozycję na rynku. No i też siłą rzeczy te ich sprzęty troszeczkę drożeją z każdą nową generacją. Tutaj natomiast MOWA to jest taka właśnie bardziej budżetowa seria, która no, ma teoretycznie czerpać jakieś rozwiązania z tych modeli droższych. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od samego urządzenia, od samego tego robota sprzątającego. Zobaczcie, mam taką klasyczną raczej budowę. U góry widzicie taki wystający element, w którym mieści się lidar. I to jest bardzo przydatna rzecz do mapowania waszego pomieszczenia, bo ten robot nie tylko mopuje, ale też mapuje na początku wasze pomieszczenie. Chodzi o to po prostu, że tworzy mapę waszego domu, waszego mieszkania i ta mapa jest tworzona bardzo szybko, no bo ta technologia lidarowa tak naprawdę umożliwia zrobienie to w kilka minut. No a poza tym pierwszym mapowaniem waszego domu, lidar oczywiście wespół z tymi czujnikami z przodu pozwala też orientować się robotowi w przestrzeni w waszym mieszkaniu. Ten robot wie, gdzie się znajduje, może też szybko trafić do wybranego pomieszczenia, żeby na przykład, dajmy na to, tylko mopować wejście do domu, przedsionek, gdzie na przykład jest naniesione jakieś błoto. Możecie go tam szybko wysłać i ten robot sobie poradzi, będzie wiedział, gdzie się znajduje. U góry mamy też zestaw trzech podstawowych przycisków, ale tak naprawdę w czasie używania tego robota w ogóle z nich nie korzystałem, bo działa tutaj taka pełna automatyka, jest też aplikacja mobilna, z której to wszystko da się zrobić po prostu wygodniej. Co widzimy u dołu? Duże kółka z dużym skokiem, więc ten robot radzi sobie na przykład z wjeżdżaniem na dywany i to nawet takie o grubym włosiu, czy na przykład przejeżdżanie przez progi. Z tym nie ma problemu. Mamy tutaj obrotową szczotkę, która pomaga wybierać jakieś tam brudy, zanieczyszczenia z rogów i ten robot radzi sobie z tym naprawdę bardzo dobrze. No i mamy też szczotkę, tutaj widzicie tę główną. Ta szczotka jest gumowa. I to jest ważna rzecz, no bo dzięki temu, że ona nie jest wykonana z włosia, no to nie zostają na niej włosy, czy na przykład sierść zwierząt, więc łatwiej to utrzymać w czystości. Nie ma takiej sytuacji, że jakieś zaplątane włosy musicie tu rozcinać nożyczkami, zabierać je. No to są takie obrzydliwe rzeczy z innych robotów sprzątających. Tutaj dzięki takiej miękkiej gumowej szczotce takich problemów raczej nie ma. Poza tym budowa dość klasyczna. Tu mamy taką otwieraną, jak widzicie, klapkę. Tutaj niżej mieści się pojemnik na brud. No i właśnie pierwsza rzecz, że tego pojemnika nie musicie sami opróżniać. One mają małą pojemność, te pojemniki, więc tak naprawdę po każdym czyszczeniu, po każdym odkurzaniu, czasem nawet w połowie odkurzania wypada w standardowym odkurzaczu, robocie, ten pojemnik opróżnić. Tutaj nie ma tej sytuacji, bo kiedy zapełnia się ten wewnętrzny pojemnik, robot wraca do stacji bazowej. No i zobaczcie, że w stacji bazowej, w stacji dokującej, mamy dodatkowy pojemnik na brud, na nieczystości, na jakieś takie drobne rzeczy z odkurzacza. Więc mamy tutaj de facto drugi odkurzacz, który wysysa z tego robota cały ten brud. No i tak naprawdę on się tutaj kumuluje w dużo większym takim woreczku. No i ten woreczek opróżniamy tutaj według deklaracji producenta co 2-2,5 miesiąca. No i ten czas zależy oczywiście od częstotliwości sprzątania, od, nie wiem, poziomu brudu, jaki macie w domu, mówiąc brutalnie.
Natomiast kilka tygodni macie z głowy, wystarczy, tak jak mówię, co kilka tygodni to wyjąć, a nie po każdym sprzątaniu, czyli nie codziennie albo co drugi dzień. Także no, bardzo duża wygoda. Oczywiście odbywa się to kosztem tego, że gdzieś ten sprzęt musi stać. Musicie po prostu znaleźć na niego miejsce. To już nie jest taka mała stacja bazowa, którą można sobie umieścić na przykład pod jakąś szafką. Ja na przykład wcześniej miałem pod szafką RTV taką małą stację bazową, to mi się bardzo podobało. Tego pod taką szafką nie zmieszczę, trzeba wygospodarować po prostu na to miejsce. No ale właśnie, dwa elementy, które przykuwają uwagę, to są te takie obrotowe mopy, takie obrotowe pady. One są zaczepiane magnetycznie, więc można... Słyszycie, więc można je łatwo sobie wyjąć i na przykład uprać. No ale właśnie, tak naprawdę nie ma potrzeby prania jakiegoś ręcznego, czy czyszczenia, suszenia tego i tak dalej, ponieważ stacja bazowa ma funkcję czyszczenia tych mopów po myciu podłogi albo w trakcie mycia tej podłogi, jeżeli powierzchnia jest bardzo duża. No i właśnie ta funkcja sprawia, że ten sprzęt jest aż tak opłacalny, no bo za 1700 zł no trudno szukać na rynku urządzenia, które byłoby wyposażone w stację dokującą, która potrafi czyścić te mopy za Was. No ale jak to się odbywa? Tutaj wewnątrz tej stacji dokującej macie dwa pojemniki, dwa duże zbiorniki na wodę. Jeden z nich jest przeznaczony na wodę czystą, a drugi jest przeznaczony na wodę brudną. No i dzięki temu ta woda się nie miesza, dzięki temu możecie umyć podłogę bez rozmazywania jakichś brudów i tak dalej. No i też dzięki temu utrzymujecie w higienie, w czystości po prostu te pady, które są na dole i też sprawia to po prostu, mówiąc też brzydko, że one nie śmierdzą. No więc sami rozumiecie, fajna rzecz, która sprawia, że to jest jeszcze bardziej bezobsługowe, a przecież o to chodzi w tych robotach, żeby one odciążyły nas i żebyśmy my nie tracili czasu na odkurzanie i na mopowanie podłóg, a żeby tak naprawdę to robiło się za nas, nawet wtedy, kiedy nie ma nas w domu, kiedy na przykład jesteśmy w pracy. Robot ma dużą moc, to jest 7000 paskali, więc on naprawdę ogarnie Wam takie codzienne zabrudzenia, z tym nie ma problemu, czy to z dywanu, czy to właśnie z twardych podłóg. Jeżeli chodzi o odkurzanie, nie ma się naprawdę do czego przyczepić, to jest wystarczający robot, żeby utrzymać na co dzień porządek w domu. Ale pytanie, jak on mopuje, no bo z tym mopowaniem to jest naprawdę bardzo różnie, jeżeli chodzi o roboty sprzątające. Tutaj powiem Wam, że jest dobrze. Na pewno to nie jest taki poziom czyszczenia podłogi, jak taki ręczny mop, czy nie wiem, jakaś tam szmata i ręczne wycieranie tego z dużą siłą, z dużym takim tarciem. Jeżeli macie takie zeschnięte, naprawdę bardzo uporczywe plamy, no to ten robot nie zawsze sobie z nimi poradzi. Aczkolwiek też radzi sobie z zeschniętymi nieźle, tylko często musi przejechać po tej plamie kilka razy, a nie raz. Natomiast jeżeli chodzi o takie mopowanie robotem, to w tym przypadku zastosowano chyba taką najlepszą opcję, jaka może być, albo jedną z lepszych, czyli obrotowe takie pady, no które właśnie obracają się po prostu i mamy tutaj takie tarcie, więc mamy takie przecieranie faktyczne podłogi. Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż jakieś nakładki na przykład wibrujące, które po prostu mopują gorzej. Jeżeli wiecie, że macie gdzieś takie naprawdę uporczywe plamy i podejrzewacie, że takie zwykłe czyszczenie poprzez obroty może sobie nie dać z tym rady, to mamy też taką dodatkową funkcję RoboSwing. I chodzi tutaj o to, że robot tak zarzuca tyłkiem, można powiedzieć, brzydko. Czyli po prostu do tego ruchu obrotowego tych samych padów dochodzi też ruch całego robota. No i dzięki temu po prostu to tarcie jest większe i tą plamę można lepiej posprzątać. To rozwiązanie ma jednak jeden minus, ponieważ ta funkcja RoboSwing po prostu wydłuża czas mopowania. No siłą rzeczy, dodatkowe ruchy po prostu wydłużają to wszystko. No ale wiadomo, coś za coś i tak jak mówię, sami wybieracie, czy te funkcje włączacie, czy nie. W każdym razie tak na co dzień to mopowanie naprawdę wystarcza. Jeżeli regularnie ten robot pracuje, na przykład nie wiem, codziennie, co drugi dzień, no to będziecie mieli te podłogi w domu utrzymane na zadowalającym poziomie. No i co więcej, jeżeli coś Wam się rozleje, można wysłać tam tego robotę, żeby on to sobie zgarnął. Tak samo, jeżeli na przykład jest jakieś błoto, teraz jest jesień, za chwilę będzie zima, więc wiadomo, jakieś tam roztopione śniegi, tego typu tematy się pojawiają w wejściu do domu, no to również można tam wysłać tego robotę, żeby on to sobie ogarnął. Też oczywiście bez Waszego czasu, więc to się dzieje automatycznie. I teraz główne pytanie, jakie się nasuwa u wielu osób, to jest: no dobrze, ale ja mam w domu dywany. No i co wtedy zrobić? Czy ten robot będzie wiedział, że jest na dywanie i przestanie mopować? Czy on zostawi ten dywan po prostu nasiąknięty wodą, co byłoby tragedią? No więc oczywiście takie tematy są ogarnięte. No mamy 2024 rok i te roboty naprawdę są już inteligentne. I tutaj wkracza właśnie aplikacja Dreamy, z którą działa ten robot i ona ma bardzo, bardzo dużo ustawień. Tak naprawdę znajdziecie w niej chyba wszystko, czego moglibyście oczekiwać. No bo tak, możecie tam ustalić
sposób pracy tego robota taki główny, czyli na przykład, czy on ma naraz odkurzać i mopować, czy na przykład ma najpierw odkurzyć cały dom, a później dopiero mopować. Druga taka ważna zakładka to nastawy dywanowe i to w niej decydujecie, jak robot ma podchodzić do dywanów. No bo na przykład, kiedy robot wykrywa dywan, no to może podnieść te pady do góry, one się podnoszą, no i na 10,5 mm do góry, no i wówczas po prostu nie dotykają dywanu i nie mopują tego dywanu. Wtedy na dywanie robot tylko odkurza, a kiedy zjeżdża z dywanu, znowu może się włączać to mopowanie. Tak jak mówię, wysokość to 10,5 mm, więc musicie o tym pamiętać. Jeżeli macie dywany z grubym włosiem, no to niestety być może to nie będzie robot dla Was, chyba że wyznaczycie sobie w aplikacji taką strefę, do której robot ma nie wjeżdżać, no i wtedy on sobie da oczywiście radę, no bo też możecie sobie decydować, ustalać takie różne strefy w aplikacji, gdzie robot ma nie sprzątać, albo wręcz przeciwnie, zaznaczyć strefę, gdzie ma pojechać i tylko tam posprzątać. Jest też oczywiście obsługa głosowa, na przykład przez Alexę. Jeżeli chcecie, możecie też włączyć samo odkurzanie albo samo mopowanie, a jeżeli robot wykrywa coś, co nie jest dywanem, ale robot myśli, że to jest dywan, możecie włączyć ignorowanie takiej przestrzeni. Co mam na myśli? Mogą to być na przykład jakieś gumowe maty, na które robot wjeżdża, a które tak naprawdę można mopować, które można czyścić wodą i wtedy po zignorowaniu takiej przestrzeni robot będzie wiedział, że to nie dywan i w tym miejscu może mopować. Tak jak mówię, tych opcji jest dużo. Można sobie wybrać na przykład taką funkcję, że robot najpierw wyczyści Wam dywany, tylko odkurzając na nich, a później będzie czyścił całą resztę Waszego mieszkania czy też domu. Do tego, tak jak widzicie, u mnie są na przykład dwa piętra, stacja bazowa jest jedna. No i co wtedy? Też fajnie to działa, ponieważ można zmapować zarówno parter, jak i piętro wyżej i robot będzie wiedział od razu, gdzie się znajduje, czy na dole, czy na górze. Więc mamy tutaj funkcję sprzątania tak naprawdę dwóch pięter i też, co ciekawe, stacja bazowa może być sobie na stałe, na przykład na parterze i kiedy przeniesiemy robota na górę, nie musimy przenosić stacji. Oczywiście w takim wypadku ten robot, będąc na górze, po prostu będzie sprzątał i mopował, ale no siłą rzeczy nie opróżni ze środka tych wszystkich brudów, tak samo nie wyczyści sobie tych padów do mopowania i tak samo nie wróci do bazy, chociaż będzie próbował wrócić do bazy, no ale po jakimś czasie zrozumie, że to jest inne piętro i po prostu wyda komunikat, że tej bazy tutaj nie ma. I trzeba będzie go wtedy wziąć i przenieść na dół, gdzie już on sobie tę bazę odnajdzie. Moc sprzątania, moc mopowania. Tutaj polecam sobie włączyć funkcję Clean Genius. I jest to taki inteligentny tryb, w którym robot sam po prostu dobiera moc zarówno odkurzania, jak i mopowania do plam, do nieczystości, do brudu, jaki się znajduje. Czyli to jest dobierane automatycznie, bez naszej uwagi. Jeżeli jednak chcecie mieć kontrolę nad tym, jak robot sprząta, macie też tryb manualny. I w nim na przykład możecie wymusić maksymalną moc ssania, która tutaj wynosi 7000 paskali, no albo też właśnie to dodatkowe mycie z zarzucaniem tyłeczkiem tego robota. Ile trwa czyszczenie, ile trwa mopowanie, to oczywiście zależy od powierzchni. U mnie, kiedy mam, licząc po podłogach, tak powiedzmy 90 metrów łącznie tutaj na dole i na górze, no to trwa to jakieś właśnie 90 minut, to jest mniej więcej 1 minuta na 1 metr kwadratowy. Z mopowaniem trwa to trochę dłużej, no ale też jeżeli odejmiemy dywany, jeżeli odejmiemy jakieś tam inne przestrzenie, gdzie robot nie może wjechać, to tak mniej więcej 1:1 wychodzi, metr na minutę. Ale co jest dla mnie ważniejsze, to fakt, że akumulator wystarcza i to z zapasem na posprzątanie całego domu i na górze i na dole, więc ten robot nie ma takiej sytuacji, że w trakcie sprzątania musi wrócić do stacji dokującej, naładować się, potem dokończyć gdzieś tam sprzątanie. Więc jest to zestrojone dobrze, ale gdybyście mieli na przykład, nie wiem, dom 400-metrowy i gdyby tego czasu brakowało, no to oczywiście jest taka możliwość, że robot w trakcie sprzątania, kiedy już wie, że zaraz się rozładuje, wraca do stacji bazowej, doładowuje się, no i kontynuuje sprzątanie, kiedy już tej energii sobie, poziom energii uzupełni. Także w tym materiale chyba to tyle. Jak widzicie, jest to bardzo pozytywny materiał. Tak naprawdę szukam tu jakichś wad i no szczerze mówiąc trudno mi jakieś znaleźć, no bo działa to dobrze, odkurza naprawdę dobrze, mopuje trochę gorzej, ale i tak uważam, że wystarczająco, a jak na swoją cenę to genialnie. No i ta cena, no 1699 zł jak za sprzęt, który ma tyle możliwości, ma stację dokującą, to jeszcze z podziałem na wodę czystą i na wodę brudną, gdzie mamy tutaj też ten worek. No naprawdę poziom cenowy jest taki, że konkurencja będzie się musiała tutaj mocno napocić, żeby coś zaproponować w podobnej cenie, no i też w takiej jakości, no tym bardziej, że ta aplikacja jest znana też z innych odkurzaczy robotów sprzątających Dreamy, więc jeżeli jakiegoś mieliście, to też wiecie, czego oczekiwać, no jest to po prostu zrobione na wysokim poziomie. Z wad użytkowych tak naprawdę, no powiedziałbym, że ta stacja może jest troszeczkę za duża, ona jest taka masywna, wysoka też, bo te pojemniki są wysokie w środku,
Więc to na pewno nie wszystkim będzie odpowiadało. Nie jest to też jakiś designerski sprzęt, może to ktoś uzna za wadę. No bo wiecie, w tych takich najwyższych seriach jakichś robotów sprzątających po 6000 zł, to jest tak ładnie obudowane drewnem, tam można znaleźć, nie wiem, jakiś taki designik fajny. No to jest po prostu biały plastik, więc nic jakiegoś super fancy, ale też zależy od wnętrza, bo jeżeli macie takie wnętrze dosyć minimalistyczne, jak na przykład ja, gdzie u mnie dominują raczej biele na ścianach, ewentualnie jakieś takie lekkie szarości, no to też to się dobrze wpasuje w to wnętrze. Może nie powali designem, ale też będzie w miarę niewidoczny, no, na ile taki sprzęt może być niewidoczny. No, w tej cenie trudno oczekiwać jakichś, nie wiem, materiałów, drewna, designu i tak dalej. Myślę, że jest to kompromis, na który po prostu trzeba pójść i się zdecydować, jeżeli celujemy w sprzęt sporo poniżej 2000 zł. No, tak po prostu jest. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić robotę Dreamimowa E30 Ultra, możecie zrobić to w sklepie Media Expert. I to zarówno stacjonarnie, jak też online. Jeżeli chcielibyście to zrobić przez internet, to odpowiednie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Więc z mojej strony to by było na tyle. Ten robot, no, zrobił wokół siebie sporo szumu w internecie, więc być może już go macie. Jeżeli tak, to podzielcie się koniecznie w komentarzu opinią na jego temat. To jest zawsze bardzo wartościowe. No i co? Jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, to mam dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne i niech tym hasłem będzie oszczędność. No bo jest to oszczędność i pieniędzy, i w sumie czasu też. Więc będzie to pasowało. Napiszcie proszę to hasło w komentarzu. Ja dziękuję oczywiście za Waszą uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału O Domu, a także kanału O Technologii. Polecam też słuchanie naszego podcastu O Technologii. No i jeżeli będziecie w Białymstoku albo w okolicy, to zapraszam też Was do naszego Muzeum Gier i Technologii, które właśnie otworzyliśmy, więc mam nadzieję, że do zobaczenia.